Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami przepisami na detergenty, których używam do sprzątania. Od kilku lat nie kupuję takich sklepowych środków, a te, które robię sama, sprawdzają się świetnie, więc jak najbardziej polecam Wam ich wypróbowanie. Uniwersalny płyn do sprzątania przechowuję w butelce po ostatnim sklepowym detergencie. Butelka jest już dość zużyta, ale wciąż spełnia swoją funkcję. W tym momencie w butelce jest mój własny detergent, czyli ocet plus woda w proporcjach 1:3 oraz olejek eteryczny, który jest opcjonalnym składnikiem, dodaję około 5-10 kropli. Tego płynu używam do sprzątania łazienki, armatury, kuchni, blatów, mycia szyb, mycia luster, podłóg, praktycznie do wszystkiego. I sprawdza się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o zapach octu, to ulatnia się on bardzo szybko i wcale nie przeszkadza mi podczas sprzątania. Dodatkowo jeśli dodamy olejku eterycznego o ulubionym zapachu, to będziemy czuli przede wszystkim jego zapach, a nie zapach octu. Myślę, że w porównaniu dużo gorszy zapach mają takie sklepowe środki do czyszczenia, które niejednokrotnie powodowały u mnie silną migrenę, a przy occie nie mam wcale takiego problemu. Do sprzątania brodzika używam po prostu sody oczyszczonej i zwilżonej wodą ściereczki. Sodą dużo łatwiej i szybciej jest mi wyczyścić brodzik niż przy użyciu octu. Octem oczywiście też da się wyczyścić taką powierzchnię, ale trwałoby to dłużej. Do czyszczenia toalety używam szklanki gorącego, nierozcieńczonego octu i kilku kropli olejku z drzewa herbacianego. Taką mieszankę wlewam do toalety, rozprowadzam przy użyciu szczotki i pozostawiam na kilka godzin lub na całą noc. Następnie wystarczy spłukać wodę i gotowe. Do prania używam orzechów piorących. Orzechy sprawdzają się w moim odczuciu bardzo dobrze do prania ubrań, które na przykład nie są mocno poplamione, a po prostu brudne po zwykłym korzystaniu. To także świetne rozwiązanie dla alergików. Ja osobiście odkąd używam orzechów piorących, mam dużo mniej problemów ze skórą. Czasem lubię też używać resztek z owoców, szczególnie z cytryny i banana. Cytryną czyszczę na przykład deskę do krojenia, a skórki z banana używam jako nabłyszczacza do liści niektórych roślin. Dzięki zmienieniu ilości oraz jakości posiadanych detergentów oszczędzam, nie wdycham szkodliwych substancji podczas szorowania prysznica czy toalety. Moje sprzątanie jest prostsze i bardziej ekologiczne. Was również bardzo zachęcam do wypróbowania takich sposobów u siebie w domu. A jeśli macie jeszcze inne sposoby na ekologiczne i minimalistyczne sprzątanie, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzu. Dziękuję pięknie za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.